Okej, tak więc witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Czas to Pieniądz, czyli kanał o tematyce zarabiania w internecie itd., itd. Tak więc w dzisiejszym odcinku tutaj patrzę tylko, czy nagrywam dobrze, wszystko jest nagrywane. Pokażę Wam właśnie kolejne sposoby na zarobek w internecie i dzisiaj sposób, no właśnie na telefonie. Będą to dwie aplikacje, dlatego tutaj się właśnie u nas znajdujemy na telefonie. Będą to Free Bitcoin i Free Litecoin. Teraz opowiem Wam, o co tutaj chodzi, jak skonfigurować tę aplikację, żebyście tam mogli sobie spokojnie wszystko wypłacić. I na samym końcu, no jeszcze oczywiście pokażę Wam właśnie tutaj, jak można zarabiać. I na samym końcu właśnie pokażę Wam takie lepsze sposoby, jak tutaj ominąć tam niektóre zabezpieczenia, przez co będziemy tam mogli właśnie więcej zarabiać na tych aplikacjach. Tak więc ogólnie, jak widzicie, Bitcoin i Litecoin to są kryptowaluty. Możemy sobie takie aplikacje zainstalować i teraz my będziemy dostawali tam jakieś konkretne części tego Bitcoina albo Litecoina za to, że będziemy tam oglądać sobie jakieś takie reklamy i mamy tutaj tam kilka możliwości właśnie, żeby tutaj zarabiać. Tak więc jeśli tutaj sobie wchodzimy na takie aplikacje, to jak widzicie, możemy dostawać bonusowe te claimy, czyli po prostu tutaj claim to tak w sumie tak po angielsku to się tak nazywa, właśnie takie, no zabierać coś w tym stylu, więc tam, no zbierać coś takiego mniej więcej, już tam nie będę wnikał w szczegóły, żeby to tak wszystko tłumaczyć. I tak więc tutaj mamy takie bonusowe właśnie takie dobieranie tych kryptowalut i tak dalej, albo właśnie tutaj co godzinę możemy sobie odbierać tutaj te części, bo jak widzicie tutaj są Satoshi, czyli to są takie właśnie części Bitcoina całego. Teraz zobaczcie, my w tym momencie, jeśli sobie tutaj coś naciśniemy, to jak widzicie, nam się zaraz to wszystko załaduje. Ja tutaj jeszcze troszeczkę mam, no, trochę mi zamula internet. I zobaczcie, tutaj teraz co godzinę właśnie możemy sobie tutaj zbierać takie bonusy. I teraz my sobie właśnie tutaj naciśniemy sobie te spiny całe. I teraz my w tym momencie wygraliśmy 103 Bitcoin Cash'e, ale jeśli właśnie tutaj możemy sobie jeszcze wybierać między sobą, tak więc zobaczcie, teraz możemy sobie wybrać między 103 a 131, ale jeśli chcemy więcej, bo zobaczcie, jeśli tam znajdziemy tam ten moment, że akurat ten spin nam cały najedzie na te szare bitcoiny, to wtedy odpali nam się tutaj ten wyżej taki ekranik, zaraz Wam pokażę, dlatego musimy sobie tutaj dać więcej tych spinów i teraz w tym momencie zobaczę, czy uda nam się właśnie zrobić ten taki śmieszny sposób, jak tutaj, no, troszeczkę przyspieszyć to nasze zarabianie w internecie w ogóle, tylko coś mi tutaj, a czemu mi to tak zamula, bez sensu, czekajcie, dobra, coś tutaj właśnie, no jeszcze raz, coś nam tutaj, o, teraz nam nie zamula. Teraz generalnie ja nie mogę czegoś takiego zrobić, bo można sobie tutaj właśnie to zminimalizować i czasami właśnie jest takie coś, że my możemy tam ominąć tą reklamę, ale u mnie w tym przypadku właśnie, jeśli to jest taka reklama, która nie wyświetla mi o tutaj takiego mojego ekranu, że widzicie, mam tutaj takie kółko, trójkąt i kwadrat, to niestety muszę obejrzeć tą reklamę do końca niestety. Ale zdarzają się właśnie takie reklamy, w których możemy to pominąć. I to będzie taki właśnie sposób, jak to szybciej zarobić, ale no niestety nie trafiła mi się taka reklama. Więc teraz jak widzicie, po obejrzeniu sobie takiej jakiejś reklamy, możemy ją sobie zamknąć i mamy więcej tych spinów całych. I teraz my, jeśli sobie tutaj naciśniemy na ten spin i uda nam się wylosować, no chciałem, żeby udało nam się wylosować ten szary Bitcoin. O, teraz nam się udało właśnie. Teraz w tym momencie właśnie tam nam losują jakąś te większe części tego Bitcoina całego, czyli te Satoshi całe. I zobaczcie, jeśli byśmy trafili na ten żółty tutaj taki, który jest tak po tej lewej stronie, to może tam wtedy zacząć się nam losować te złote części Bitcoina, czyli widzicie, możemy nawet 100 tysięcy, 1200, 5000, 500 i tak dalej. I teraz my, zobaczcie, możemy sobie jeszcze to tak ruszać, w sensie tam losować sobie. O, udało nam się znowu trafić na ten szary taki i może, no niestety nam się nie udało. Niestety, no, ja tutaj nie mam czasu, żeby tutaj na odcinku losować, bo teraz właśnie nie mam tych fajniejszych reklam, więc ja sobie teraz mogę nacisnąć na te 500 i mogę teraz sobie tutaj właśnie potwierdzić, że wybieram te 500 Satoshi całego. Okej, okay. I teraz, no, coś dzisiaj mi wolno działają te internety całe, no to mi zaraz tutaj przydzieli te 500 właśnie tych punkcików, no. Tylko że teraz tutaj tak zamula, a ja może Wi-Fi włączę, a nie, bo to właśnie Wi-Fi zamula, dobra, to sobie ten, sobie teraz to włączymy. No coś, dzisiaj właśnie tutaj u mnie słabo z tym internetem niestety, więc musimy sobie poczekać, aż to się odmuli tutaj, chyba że ja sobie zrobię takie coś. O, dobra, tak poszło szybciej.
Jak widzicie, teraz za godzinę możemy sobie to teraz uzbierać. I teraz w tym momencie muszę Wam powiedzieć, jak te właśnie aplikacje to jest skonfigurować, żeby Wam wypłacali. Widzicie, to jest podobnie, tu są te litości całe i tutaj działa to na praktycznie takiej samej zasadzie, no tylko, że mój internet już dzisiaj laguje. O, ja tu w ogóle sobie grałem, a nie, nie grałem sobie, to dopiero się zaczyna, więc są takie same właśnie spiny tutaj w tym momencie. Tutaj kolejny raz sobie tutaj zespinuję. Teraz jeśli ja chcę więcej, to daję sobie na more spins i zobaczcie, i teraz tutaj nam... No, reklama powinna się działać, ale nie działa, jak widzicie. O, teraz poszła reklama, niestety tutaj znowu nie mam takiego czegoś, że mogę sobie ją tak szybko, szybciej pominąć. Może nam się uda trafić na te szybciej pomijające reklamy, ale to właśnie jeszcze mamy czas, żeby tutaj wszystko to wytłumaczyć. Więc dobra, więc teraz tutaj nam się ta reklama skończyła i możemy sobie tutaj, no tam był ten pasek cały. Więc teraz znowu sobie tutaj spinujemy te i może nam się uda trafić na ten litoshi taki właśnie świecący, ale no nie sądzę chyba, no z naszym faktem no niestety nie ma sensu. No to dobra, to ja sobie teraz wezmę tylko te 1000, na razie to właśnie tak miało być, żeby pokazać, jak to działa. No i teraz sobie tutaj dodane są te punkciki. Teraz, żeby w ogóle tutaj wypłacać te pieniądze, to potrzebujemy mieć te wallety, czyli tutaj portfele. I tutaj mniej więcej jest ten Jax Liberty i Exodus. No nie chciałem tak zrobić, wejść się cofnij. I teraz tutaj są też takie portfele właśnie, gdzie możemy sobie nasze takie... A, no już tutaj wszystko miałem powłączone. Możemy sobie tutaj nasze kryptowaluty trzymać. Jak widzicie, ja tutaj na razie nie mam nic. I tak samo tutaj w Exodusie też nie będę miał nic, ale tutaj są te takie portfele. I teraz powiem Wam, że nie musicie mieć tych dwóch oddzielnych od tych portfeli całych, bo z tego co słyszałem, to na przykład jeśli chcecie mieć Jaxa, to on działa do obydwu tych aplikacji, ale ja tak dla bezpieczeństwa sobie właśnie zainstalowałem, bo tam czytałem, że dla Free Bitcoina oni polecają tego Jaxa. A dlatego Free Litecoina polecają tego Exodusa, ten cały portfel, więc ja sobie je zainstalowałem. Teraz żeby w ogóle tutaj, bateria mi się rozładowuje, teraz żeby w ogóle tutaj coś sobie, tutaj jakieś te nasze, te kryptowaluty przelewać z tych portfeli, potrzebujemy mieć takie adresy. Teraz w tym momencie, gdy sobie wejdziemy na przykład do tego Free Bitcoina całego, to zobaczcie, jeśli nam się to tak faktem jakoś dzisiaj załaduje, to musimy wejść w ten control panel. Jak widzicie, tutaj mamy register, wallet, adres. I teraz tutaj musimy uzyskać taki właśnie adres naszego portfela. Więc w tym momencie musimy sobie tutaj nacisnąć tego Jaxa. I zobaczcie, bo to w ogóle, ja miałem taki problem, bo ja sobie tutaj w teorii właśnie sobie podłączyłem ten cały portfel. I no tam miałem coś do wypłaty i się właśnie zdziwiłem, że mi już wypłacili. Kurde, czekajcie, patrzcie. Tutaj była ta ostatnia płatność, jak widzicie, że tutaj mi przelali, ale na zły adres, ponieważ ja w ogóle tutaj podałem sobie, zobaczcie, tutaj podałem ten adres bitcoinowy cały i on był właśnie zły. I jak ja sobie tak się zastanawiałem, czemu ja tutaj nie mam na koncie nic, to zobaczcie, tutaj jak ja sobie wejdę w jakiś tak wallet adres, to tutaj w tym momencie będą nas prosić o to, żebym podał adres BCH. Tutaj widzicie, uwaga, nie podawać tego BTC wallet, czyli tego właśnie portfela BTC, tylko na Bitcoin Cash, czyli BCH wallet. I teraz no ja przez pomyłkę właśnie tutaj podałem BTC i oni mi na zły adres przesłali, po prostu ja straciłem tamtą część tego Bitcoina, więc niestety nic nie zrobiłem. Ale właśnie teraz pokażę Wam, żebyście nie robili tak jak ja na złym przykładzie właśnie moim, żeby tutaj wszystko mieć dokładnie skonfigurowane, to musicie sobie wejść tutaj w te Wasze portfele na tym Jaxie. Tutaj też właśnie sobie musicie zainstalować ten portfel i Exodusa, chyba że chcecie w ogóle mieć wszystko na tym Jaxie albo na Exodusie, to nie ma znaczenia, bo tutaj chyba też są Litecoiny. Więc teraz musicie sobie wejść na Bitcoin Cash i tutaj w tym momencie do tego BTC Walleta, żeby tutaj skonfigurować, musimy nacisnąć Receive i tutaj mamy copy address. I teraz widzicie, że tutaj na samej górze, tam jest ten kod kreskowy cały i tutaj te duże, tam długie literki, to jest wasz adres tego portfela. I teraz wy w tym momencie właśnie musicie sobie wejść tutaj i dajcie, no tutaj dosłownie to samo i tutaj musicie sobie przekopiować wasz portfel. I teraz ja w tym momencie mogę sobie to skopiować chyba, wklej, o. Teraz mam od razu submit i teraz on będzie taki sam właśnie jak wcześniej.
I tutaj widzicie, że tutaj sobie zarejestrowałem i teraz na końcu miałem to E. Teraz się upewnię, że mam to 4E, nawet sobie tak sprawdzę. Mam 4E, więc wszystko jest OK. I teraz sobie mogę tutaj to wyłączyć. I teraz jakby mam skonfigurowany ten portfel i teraz w tym momencie, jeśli zobaczcie, tutaj jeszcze weźmiemy znowu na ten panel sterowania nasz i zobaczcie. I tutaj jeśli osiągniemy 10 tysięcy satoshi albo więcej, no czyli tej waluty, jak widzicie, ja mam dopiero 500, więc słabo mi idzie, to będziemy mogli tutaj sobie właśnie wypłacić te pieniądze. To znaczy tam właśnie oni co wtorek, Monday, Tuesday, no to Tuesday to jest wtorek, czyli dzisiaj chyba jest w ogóle wtorek. Czekajcie, ja sobie zobaczę. Nie, dzisiaj jest środa, no to czyli jeszcze mam trochę czasu, żeby tutaj sobie wszystko to ogarnąć. Więc w tym momencie, zobaczcie, jeśli my sobie, o, ja źle zrobiłem w ogóle, muszę sobie wycofać, no. Aha, nie, no to i tak muszę obejrzeć tą reklamę, dobra, to nieważne. Okej, więc tutaj znowu wyświetla nam się reklama, która nie jest ta, o którą mi chodziło. Chyba, że tutaj mogę sobie to zminimalizować. Nie, to nie działa jednak jeszcze. Bo tutaj są takie kilka typów reklam. Niestety te reklamy z filmikami, to nie mogę ich tak fajnie pomijać, że właśnie tutaj sobie zminimalizuję ekran i wtedy to będzie działało. No chciałem wam to pokazać, ale niestety na razie mi nie idzie. Więc okej, więc teraz sobie tutaj znowu czekamy, aż tam reklama pójdzie, bo teraz sobie te bonusowe claimy, no czyli te bonusowe punkciki sobie odpalamy. No i teraz tutaj reklama nam się powinna zaraz tutaj skończyć. O, i możemy sobie usunąć ją. I teraz możemy sobie właśnie wylosować jakąś tam część tego bitcoina, bo to jest tak, bo to jest bitcoin, nie, to nie jest ten litecoin. No i teraz dostaliśmy 120, więc możemy kontynuować sobie i jak widzicie tutaj wszystko nam zostało dodane do tego. Okej, i teraz możemy to robić jeszcze raz, jeszcze raz i jeszcze raz. Na takiej zasadzie to działa, albo właśnie za godzinę tutaj te większe jakby te części tego bitcoina, więc okej, więc teraz przejdziemy sobie do tego free litecoina. Tu jest tak samo, tylko że ja sobie tutaj podłączyłem tego Exodusa. I jak widzicie, jeśli ja sobie tutaj wejdę na Exodusa, to mamy tutaj nasz portfel LTC, czyli Litecoin. I tak samo, wchodzimy sobie tutaj, przyciskamy ten przycisk z prawej strony, z tą taką strzałką w dół i mamy Receive Litecoin. I tutaj widzicie, też jest nasz adres Litecoinowy i teraz właśnie możemy sobie tutaj nacisnąć, żeby go skopiować, ten tab Litecoin Address to Copy. Więc teraz jeśli my sobie tutaj naciśniemy, to jak widzicie zostało to skopiowane. I teraz wchodzimy sobie na Free Litecoin cały nasz, ok. Więc teraz tutaj nam się wszystko powinno zaraz załadować. I tak samo na podobnej zasadzie wchodzimy w Control Panel. I tutaj w tym momencie właśnie musimy wkleić nasz adres Litecoina. Ok, czyli jak widzicie tutaj jest ten Registered Wallet Address i u mnie jest taki sam, na końcu jest IR i tutaj też jest IR. Ok, jak tutaj widzicie, tutaj już ja mam tylko dopiero no, 24 tysiące litoshi tego całego, a oni wypłacają jak będzie 100 tysięcy litoshi albo więcej, no i też w każdy wtorek. Więc powiem wam, że jak ja wcześniej sobie zbierałem, bo jak widzicie tutaj mi się nie wypłaciło, to no tego BTC kasza, to w sumie powiem wam, że to szybciej mi poszło z tym wypłacaniem. O, teraz mi się fajnie natrafia reklama, jak widzicie. Ja teraz mam te trzy rzeczy, jak widzicie to kółko na samym środku, kwadrat na, no, po prawej stronie i ten trójkąt po lewej stronie. Teraz jak ja sobie tutaj zminimalizuję, ja sobie wejdę tutaj, to jak widzicie, ja już mogę sobie aktywować to, no, te bonusy. O, o to mi chodziło. Tak właśnie można oszukiwać tą aplikację. U mnie to działa tak właśnie w zależności od reklamy, czyli jeśli u mnie widać właśnie te trzy przyciski na dole, to jestem w stanie właśnie tutaj to no, dosyć szybciej tutaj ogarnąć. O, i teraz o, znowu jest taka fajna reklama, więc ja znowu sobie mogę tak to zrobić. I w tym momencie też oszczędzamy czas właśnie tutaj na tym, że nie musimy oglądać tych reklam, możemy ją sobie włączyć i wyłączyć i wy w tym momencie właśnie sobie tutaj losujecie te punkciki i wygrywacie pieniążki, więc to jest fajna rzecz. Powiem wam, że to zależy od telefonu, bo właśnie jak tam z moimi znajomymi na to patrzyliśmy, to powiem wam właśnie, że niektórzy mieli tak, że wszystkie reklamy mogli sobie tak pominać, no a na moim telefonie to działa tak, że tylko niektóre, więc jak widzicie, musicie sobie spróbować, gdy tam właśnie się odpala tutaj jakaś reklama, ją zminimalizować i wtedy oni to zaliczają, że ok, on obejrzał tą reklamę, wszystko fajnie i widzicie, jak szybko mogę sobie tutaj te części tych litoshi całego, nie, bo to jest LTC, się nazywa jakoś inaczej, a nie, to też jest litoshi Litecoin, no to mi się po prostu tutaj pomyliło to, ok, więc jak widzicie, tutaj znowu możemy sobie losować tą
Dostaliśmy tysiaka, więc w sumie najwięcej. I teraz tutaj w tym momencie te bonusowe claimy, one też nam się niedługo wyłączą, więc akurat mam fajnie, że tutaj mogę sobie minimalizować te reklamy i wtedy szybciej na odcinku wtedy wam pokażę, do jakiego momentu tam właśnie oni powiedzą, że okej, że już jest za dużo i tam trzeba poczekać. Te bonusowe myślę, że chyba co 12 godzin z tego co pamiętam, bo o, niestety teraz nam się trafiła reklama, której nie możemy pominąć, ale ona jest dosyć krótka, więc jeszcze nie ma takiego problemu. Okej, i teraz jak widzicie, te strony wam płacą za to, że oglądamy jakąś reklamę, bo oni na tym zarabiają i oni nam dają jakąś tą część tego Bitcoina. Powiem wam, że na takiej zasadzie, czy tutaj można dużo takich pieniędzy zarobić, jakieś takie, nie wiem, 1000 zł, no powiem wam, że nie. Ale w przypadku właśnie, gdy nie macie 18 lat i chcecie sobie nawet jakieś takie grosze, o, co 4 godziny w sumie jest dostępne, jeśli chcecie sobie takie kilka tam drobnych zarobić na jakieś takie wasze codzienne wydatki, gdy jeszcze nie możecie sobie pracować, bo nie macie tych 18 lat, to powiem wam, że ta aplikacja jest spoko, bo w tym momencie ona jest na tyle sprawdzona, o, znowu mi się trafia fajna reklama, że ona wypłaca. Wtedy potem z tego portfela całego też możecie sobie bez problemu wypłacić, a w ogóle, nie, teraz mnie w ogóle nie zaliczyło, ale dziwnie, jeszcze raz, no, ale już myślałem, że mi zaliczy, dobra, no to teraz niestety nam się nie udało zaliczyć tej szybkiej reklamy, może za szybko też włączę jej, inaczej ja o to skończyłem w sumie, no jeśli właśnie tutaj nie macie tych 18 lat, no to myślę, że taka aplikacja jest sprawdzona, że tutaj wypłaca i nie ma z tym problemu, tylko że ja tutaj właśnie miałem taki mały problem, że tutaj podałem ten portfel BTC, a nie BCH, pamiętajcie tutaj, a w tym Litecoinie całym, ten no Free Litecoin, to tutaj podajecie właśnie adres portfela tego Litecoina, więc tutaj miałem taki mały problem, że tego nie zauważyłem, ale mi tutaj wypłacali, tylko po prostu podałem zły adres i niestety właśnie tutaj nie udało mi się no wypłacić tych pieniędzy, ale większość tutaj właśnie moich znajomych już tak normalnie sobie wypłacała to. Tam widziałem też w internecie, że tutaj aplikacje te wypłacają, więc no nie macie takiego czegoś, że nie wiem, że napracujecie się jakiś tam czas i potem się okaże, że no niestety no nic nie zarobiliście, was oszukali, więc ja tutaj właśnie się staram pokazywać takie aplikacje, które na pewno działają i mówię wam, że ona jest sprawdzona. I przy okazji właśnie jak się tam wam trafią te takie dodatkowe reklamy, no niestety mi się tak dzisiaj mało trafiło tych dodatkowych reklam, które właśnie mogę sobie szybciej pomijać, no to wtedy też oszczędzacie czas na tej zasadzie, że właśnie, że tutaj no niby sobie oglądacie tą reklamę, ale ją szybko wyłączacie. No ja w tym momencie to niestety tutaj klikam i no nie trafiły mi się takie fajne reklamy, które mogę sobie pomijać, ale właśnie tak jak mówiłem, w niektórych telefonach to działa tak, że wszystkie reklamy można pomijać i przez to to jest fajne, że właśnie, że wchodzicie sobie tak, przypomnicie sobie za godzinę, o, mam tą aplikację, no to ja sobie w nią wejdę, tutaj szybko pominimalizuję te wszystkie aplikacje dodatkowe, no, znaczy nie aplikacje, tylko minimalizuję sobie te reklamy. Wtedy tutaj no, też w ogóle zaoszczędzam czas, bo taka reklama, nie wiem, może się 10 sekund albo 15 sekund no, odpalać, więc w tym momencie po prostu sobie szybko poklikacie i tak właśnie możecie robić co chwilę. I w tym momencie właśnie zarobicie też dodatkowo te pieniądze, więc jest to taka fajna opcja. W sumie już się tak dosyć nagadałem, więc myślę, że tutaj możemy już skończyć. I teraz zobaczcie, a jeszcze mam te bonusowe klejmy. Kurde, ja właśnie bym chciał sobie trafić tą śmieszną reklamę, którą można pomijać, ale jak widzicie, wcześniej nam się na tym LTC, Free Litecoinie, się tam więcej trafiało tych reklam, a tutaj na Free BTC, czyli darmowym tam Bitcoinie całym, no niestety nam tutaj nie odpala się takie śmieszne właśnie reklamy do pominięcia, więc no niestety tak wyszło. Okej. Dobra, tutaj sobie też poczekamy, zamkniemy to ostatni raz i jak widzicie tutaj chyba zdobyłem 1000 w sumie, tak? No już 1000 tego BTC Satoshi, jak widzicie tutaj za godzinę dopiero będziemy mogli odpalać, czyli zobaczcie, tutaj te Free Bitcoin Cash jest fajny, bo zobaczcie, bo tutaj jeśli mamy sobie wypłacać, tutaj 10 tysięcy w ogóle Satoshi jest no, do wypłaty, a jak my już zarobiliśmy te 1000, no to w sumie zobaczcie, wchodzicie 10 razy na tą aplikację, czyli no, no 10 dni obojętnie, ale zobaczcie, możecie sobie co godzinę tutaj te takie godzinne claimy, czyli tutaj możecie co godzinę właśnie sobie takie te lepsze bonusy, bo te co godzinę są fajne, takie, że trochę większe, za jednym razem, jeśli wam się uda to trafić, a te bonusowe co 4 godziny, no w sumie możecie więcej też trafić, ale tutaj już w tych co godzinnych tutaj
jeśli macie taki wybór, że otrzymacie tam jakąś tą wysokie te takie litości całe, no to musicie się więcej tych reklam naoglądać, jak widzieliście, że tutaj im więcej spinów, tutaj muszę, jak chcę mieć dwa spiny więcej, tutaj muszę odpalić sobie jakąś reklamę. Czyli jak widzicie, ja tutaj w tym momencie zarobiłem 1000 tych litości, czyli jeśli wejdę sobie tak mniej więcej co godzinę, albo tak no z dwa dni będę korzystał z tej aplikacji właśnie, że będę tak często na nią wchodził, to już mogę wypłacić, więc no to nie jest taki problem, powiem wam. A tutaj na tym Free Litecoinie, jak widzicie, ja nie pamiętam ile miałem na początku, ale coś chyba w stylu w ogóle 25 tysięcy czy coś, no tak mniej więcej, ale tutaj jeszcze nie wypłacałem i powiem wam, że właśnie na tej aplikacji możecie właśnie, inaczej, weź ją sobie schowaj, na tej aplikacji te free bitcoin bla bla bla, możecie właśnie więcej tutaj wypłacać, że po prostu macie łatwiej szybko wypłaty, a na Free Litecoinie no niestety jest troszeczkę trudniej, wam powiem. A no chyba, że po prostu będziecie też te co godzinne właśnie te klejmy całe odpalać tak dosyć szybko, że tam właśnie, bo ja tutaj jak widzieliście, jak były te co godzinne klejmy, no to ja niestety nie wziąłem sobie najwyższych tych, a co tu mi się, czemu mi się reklama włączyła, jak ja z tego nie skorzystałem w ogóle, co to ma być za oszustwo, więc no tutaj jak widzicie, jakby, no tu jest łatwiej wypłacić, na tym Free Bitcoinie, na Litecoinie będzie troszeczkę trudniej, ale to też zależy, bo właśnie, bo tutaj też jest więcej przy okazji tych punkcików do zebrania, więc zależy to od was. Powiem wam, że ja wam polecam zainstalować te dwie aplikacje, no i do dzieła. Jak ktoś tutaj chce sobie zarobić, tym bardziej nie mając 18 lat, to jest to dosyć fajna opcja.